Hej, hej, cześć wszystkim i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z Wami na temat roślin. Tego, dlaczego ja tak bardzo lubię rośliny w swoim życiu i dlaczego uważam, że są one ważne nie tylko w naszym życiu prywatnym, ale także potrafią być ważne w życiu zawodowym. Jak już wiele z Was mogło zobaczyć pewnie na filmikach, ja mam dość sporo kwiatków. Czasem się śmieję, że to już jest mała obsesja, ponieważ jak pójdę do sklepu i widzę, że jest tam jakaś ładna roślinka, to nie jestem w stanie się czasem oprzeć, żeby nie kupić. Zwłaszcza jeżeli jest już taka, której jeszcze nie mam. I jest to pewnego rodzaju hobby może, chociaż nie do końca, bo nie spędzam wiele godzin czytając o tych roślinach, ale sprawia mi przyjemność patrzenie na to, jak one rosną, sprawia mi przyjemność dekorowanie nimi pomieszczeń, w których mieszkam i ogólnie jest, dla mnie jest to przyjemnością dbanie o te rośliny. Jeżeli chodzi o aspekt taki ogólnożyciowy, to rośliny w każdej postaci, jak dla mnie, są ważne. Czy są to kwiatki domowe, czy są to jakieś rośliny ogrodowe, czy nawet jeżeli są to drzewa. Pewnie dużo Was zauważyło, że jest bardzo przyjemnie chodzić po lesie wśród zieleni, wśród szumu drzew. Nie wiem, czy będziecie teraz słyszeć ten szum drzewa za mną. Tu jest taki klon mały. Ale jest to niezmiernie przyjemne i tak samo jakby patrzenie na zielone powoduje, że potrafimy się rozluźnić, powoduje, że nasze myśli gdzieś tam odpływają, a nasz organizm się wycisza, nasz umysł się uspokaja. Parę lat temu w miejscu, w którym pracuję, jak robiliśmy accommodation move, czyli zmienialiśmy zupełnie nasze miejsce, nasze biuro, miejsce, w którym pracujemy, jak planowaliśmy rozkład nowego biura, które przechodziło zupełnie jakby renowację wszystkiego i mogliśmy od nowa zaplanować, jak chcemy, żeby wyglądało nasze miejsce pracy. Jednym z ważnych elementów, który w tym czasie braliśmy pod uwagę, jest posiadanie roślin właśnie w środku, w miejscu, gdzie pracujemy. Czy jest to ważne, czy to cokolwiek zmienia, czy jest to ważna inwestycja. I wtedy właśnie, to było już parę lat temu, ale wtedy takim jednym z naszych projektów było sprawdzenie, zrobienie takiego researchu na zasadzie, co rośliny dają, czy są ważne i jeżeli są ważne, czy możemy uzasadnić wydanie pieniędzy, bo to oczywiście łączy się z jakąś tam inwestycją regularną, gdyż trzeba te rośliny dbać, trzeba, jakaś firma musi o nie przychodzić, je zainstalować, później o nie dbać i wymieniać jakieś tam chore gatunki, także nie jest to bez jakiegoś kosztu. I właśnie byłam ja tą osobą, która zajmowała się tym dowiadywaniem, sprawdzaniem tego wszystkiego i bardzo, bardzo naprawdę ciekawe rzeczy się dowiedziałam podczas poszukiwań. Parę rzeczy, parę takich podstawowych rzeczy, które spowodowały to, że moja firma zdecydowała się na zainwestowanie w roślinność zieloną w naszym miejscu pracy, jest to, że według wielu badań wzrasta bardzo sporo produktywność ludzi, gdy znajdują się rośliny w zasięgu wzroku. I to są takie trzy aspekty. Też często zostały badane, czyli jeżeli ktoś posiada roślinę i jest to jego roślina, o którą dba, jeżeli znajdują się rośliny w zasięgu wzroku lub też jeżeli na przykład tych roślin nie widać, ale gdzieś znajdują się w pomieszczeniu, na przykład gdzieś w korytarzu, może w pomieszczeniu jadalnym, jaki to ma wpływ na zachowywanie się ludzi, na ich samopoczucie lub też w ogóle na ich wydajność pracy. I z tych różnych źródeł, które wtedy przeszukałam, takie ciekawe rzeczy, które udało mi się znaleźć, to, że posiadanie roślin w miejscu pracy potrafi zwiększyć produktywność pracowników aż do 15%, co jest niezwykle ważne, ponieważ jak wiadomo, każdej firmie zależy na tym, aby pracownik był wydajny. Tak samo jak to, żeby pracownik był szczęśliwy, ale o tym dalej. Rośliny takie główne rzeczy tu mam wypisane. Obniżają stres znacznie, potrafią zwiększyć
długość oraz jakość naszego skupienia, poprawiają samopoczucie ludzi przebywających wśród tych roślin, a także sprawiają, że potrafimy być bardziej szczęśliwi. I to jest naprawdę niesamowite. I tak jak wspominałam wcześniej, w różnych badaniach było też brane pod uwagę to, gdzie te rośliny się znajdują. I wyszło dość jawnie, wyszło dość jakby nie oczywiście, ale dość było to widoczne, że gdy człowiek ma roślinę w zasięgu wzroku lub jest jej właścicielem, czyli są one pod opieką danej osoby, ma to bezpośredni wpływ na ilość zachorowań w miejscu pracy. Jeżeli rośliny są w miejscu pracy, a jednak nie są widoczne w takim większości czasu, gdy pracujemy, nie są one aż tak pozytywnie wpływające na nasze samopoczucie. Jednakże, gdy są w zasięgu wzroku, to potrafią zmniejszyć zmęczenie aż do 30%. Aż do 30%. To jest ogromna, ogromna zmiana. Posiadanie roślin w biurze potrafi aż do 24% obniżyć schorzenia właśnie tych tutaj górnych dróg oddechowych. To wiadomo, zatoki moje ukochane. O 37% zanotowano spadek kaszlu, czyli problemy tutaj z gardłem i to, jak wiecie, często ludzie siedzą w takich niewentylowanych powietrzach, pomieszczeniach, w powietrzach, w których jest mało świeżego powietrza, wymiany. Tam wiadomo, są filtry, często się zdarza, ale mały ruch świeżego powietrza i takie rośliny, które potrafią produkować tlen i oczyszczać nasze powietrze, właśnie potrafią aż tak bardzo wpłynąć na stan naszego zdrowia. I ostatnim tutaj takim jakby chorobowym czynnikiem zanotowanym było to, że posiadanie roślinności w miejscu pracy zaobserwowano zmniejszenie objawów suchego gardła o 25%, czyli aż do 25%. To jest 1/4 przypadków, co jest naprawdę ogromne. A jak wiemy, byle jakie schorzenie, kaszel, katar, później może jakiś ból głowy, przeziębienie, wszystko to wpływa na odporność naszego organizmu, na to, jak się czujemy, na to, jak pracujemy, jacy jesteśmy szczęśliwi, jak się zachowujemy w pracy, jak się zachowujemy w domu. Także to naprawdę dla mnie było niesamowite. I właśnie tak samo ważnym elementem jest to, że udowodniono, iż rośliny naokoło nas, w naszym otoczeniu, bardzo przyczyniają się do obniżenia stresu. I to zarówno stresu fizycznego, takiego zmęczenia naszego, jak i również stresu psychicznego, takiego umysłowego. Rośliny sprawiają, że mamy bardziej pozytywny nastrój, co chyba widać po mnie za każdym razem, jak ja coś robię przy jakichś roślinkach. Czy to przesadzanie kwiatków gdzieś w doniczkach, czy w domu przekładanie, czy kupywanie nowej doniczki, lub nawet jakbyście mnie zobaczyli naprawdę na stanowisku z kwiatami w sklepie, będzie ta sama reakcja. Nagle oczy się świecą, że roślinki. Także bardziej pozytywny nastrój jest jedną z tych pozytywnych rzeczy, które wprowadzają rośliny w naszym życiu. Również zwiększona zdolność skupienia i ponownego skupienia się, czyli jeżeli się czymś rozproszymy, obecność roślin, obecność tego zielonego koloru sprawia, że jesteśmy w stanie szybciej się skupić z powrotem po rozproszeniu. I tak samo zostało udowodnione, że obecność roślin powoduje odbudowę poniekąd, odbudowę jakby naszego umysłu i zmniejszenie stresu umysłowego. Także jest to niezwykle ważne, zwłaszcza myślę dla ludzi w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma na głowie mnóstwo rzeczy. Mamy tyle zmartwień w życiu, że każdy najmniejszy sposób, który pozwoli nam się wyciszyć, pozwoli nam się rozluźnić, który sprawi, że będziemy jakoś mniej zestresowani, myślę, że jest ważny ze skorzystania z takiej rzeczy. Tutaj jeszcze mam parę wypisanych rzeczy. Oczywiście nie zapamiętałabym tych wszystkich numerków, ale jest też, zostało jakby udowodnione w tych różnych badaniach, że posiadanie roślin zwiększa naszą wydajność w czynnościach poznawczych, czyli w takich kognitywnych rzeczach. I tak samo pomaga zmniejszyć odczucie bólu
co myślę, że jest niezmiernie ważne, czyli jak zwykle, jak mówię, to zielone ma taki zbawienny wpływ na nas. Często słyszymy, że wszystko jest tutaj w naszej głowie, że wszystko zaczyna się gdzieś w naszych myślach i że jakby, jak tutaj jest dobrze, to tutaj też na pewno będzie lepiej. I myślę, że to jest naprawdę ważne. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, co też zostało udowodnione, to że posiadanie roślin w warunkach biurowych, nie jestem pewna, ale przypuszczam, że w domowej jest podobnie, potrafi od 50 do 60% zmniejszyć ilość bakterii i różnych pleśni, które są rozprzestrzeniane w naszym powietrzu. Czyli myślę, że w takich warunkach, jak teraz mamy, to jest zupełnie nieoceniona pomoc. I co to jest jeszcze ważne, że takie, jeżeli pracujemy w takich biurach, biurowcach, gdzie często mamy dużą salę, jakieś takie wielkie hale nieraz, te takie rośliny potrafią spowodować jakby odgrodzenie, taki panel wyciszający, gdzie jakby dzięki roślinom dźwięk się nie roznosi tak głuchym echem po całej sali, a powoduje to takie rozbicie tego dźwięku i wyciszenie, że nie jest aż tak głośne. Gdzieś tam w biurze, jak chodziliśmy do urzędu, zawsze były jakieś kwiatki gdzieś na korytarzach, w różnych spółdzielniach, uczelniach, w szkołach. Gdzieś były te kwiatki, jakby nikt, przynajmniej ja, nigdy nie zwracałam uwagi na to, że no jest kwiatek, no spoko, fajnie, zielono. Ale jak zagłębi się człowiek w te różne badania, to jest niesamowite wiedzieć, jak bardzo taki zwykły kwiatek może wpłynąć na nasze życie, polepszyć nasze samopoczucie, polepszyć jakość naszego życia. I tutaj jeszcze parę takich liczb, które naprawdę na mnie zrobiło ogromne, ogromne znaczenie, czyli jak rośliny potrafią wpłynąć na nas jako na ludzi i na nasze zachowanie. To tutaj mamy, że obecność roślin naokoło nas, w naszym wzroku, w naszym życiu, potrafi zmniejszyć stres i napięcie o 37%. Potrafi zmniejszyć o 58% depresję, stany depresyjne i stany przygnębienia. Potrafi zmniejszyć gniew i wrogie nastawienie aż o 44%. Czyli jednym słowem, jak jesteś zły, czujesz się zdenerwowany, popatrz na zielone. I ostatnie tutaj zmęczenie. Zmęczenie jest w stanie się polepszyć aż o 38%. Podczas po prostu bycia gdzieś na łonie natury, podczas takiego przebywania wśród zielonego, przebywania wśród roślin, które filtrują to nasze powietrze i uspokajają i nasze oczy, i nasz umysł. Parę takich przykładów kwiatków, które jakby były wymienione jako te, które dość dobrze radzą sobie w warunkach takich pracowniczych i myślę, że w domowych też. Ja mam parę z nich, co może uda mi się Wam pokazać. Aloesy, kaktusy, różnego rodzaju sukulenty, bluszcze, zielistka, skrzydłokwiat, a także figowiec sprężysty, u nas potocznie zwany fikusem. To są kwiatki, które zostały wytypowane jako takie najlepsze do warunków biurowych, do poprawiających właśnie nasze samopoczucie, do poprawiających powietrze w naszym otoczeniu i sprawiających takim, że jest nam przyjemnie i jakby naprawdę wprowadzających plusy do naszego życia. Także ja zachęcam. Jeżeli dam radę, to nakręcę Wam moją tutaj mini kolekcję. Ostatnio wpadłam do sklepu i poszłam szukać czegoś zupełnie innego, ale jak zobaczyłam te wszystkie kwiatki, mówię, no jak się oprzeć. Także moja kolekcja się trochę zwiększyła. Już widzieliście niektóre z moich kwiatów, niektóre już tak się rozszalały, że muszę je znowu jakoś tam poprzesadzać, poogarniać, żeby nie wisiały za bardzo. I jak mówię, dla mnie zdecydowanie jest to takie bardzo rozprężająca czynność. Mi sprawia przyjemność podlewanie tych kwiatków, czyszczenie listków, dbanie w ogóle o nie i dekorowanie nimi domu, tak jak mówiłam. Także jeżeli macie okazję, jeżeli macie możliwość posiadania kwiatka, to zachęcam. Jest to też takiego swoistego rodzaju nie ćwiczenie, ale jakby pomaga w nabraniu rutyny, ponieważ o kwiatki trzeba dbać, kwiatki trzeba podlewać,
Jeżeli ktoś nie jest zbyt dobry w jakby wyćwiczeniu pewnych zachowań, to myślę, że taki kwiatek może być tym czymś, co sprawi, że zaczniemy powoli budować taki nawyk, że będziemy musieli na to co 2 dni sprawdzać, czy co 7 dni podlewać, albo przenieść. I myślę, że jest to naprawdę też taki cichy kompanion w naszym domu. Jeżeli ktoś nie może z różnych względów posiadać jakiegoś zwierzątka, to myślę, że taki kwiatek też naprawdę potrafi polepszyć nam humor. Także ja z całego serca polecam, zachęcam Was do jakby zgłębienia tego tematu, zapoznania się z roślinkami i tym, jaki mają wpływ na nas, oraz skorzystania z tego, że być może właśnie taka mała roślinka lub duża będzie w stanie Wam umilić życie. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli macie jakieś roślinki ciekawe, z chęcią o nich usłyszę. Jeżeli macie gdzieś zdjęcia dostępne, które mogłabym zobaczyć, naprawdę dajcie znać. Ja uwielbiam. I tyle. Dziękuję za dzisiaj, miłego wieczoru i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Jak mówiłam, ja naprawdę lubię wszystko zielone. Moja nowo nabyta ostatnio poduszka Radość. Jak zobaczyłam ją w sklepie, nie byłam w stanie przejść obojętnie. Mówię, taka zielona, cudowna. Także wszystko zielone naprawdę sprawia, że czuję się fantastycznie. No prawie wszystko zielone. Pozdrawiam. Cześć.